Intencje mszy świętej, którą sprawujemy, ojciec superior ofiaruje Eucharystię za zmarłych z rocznych wypominek, ojciec Stanisław za świętej pamięci Stanisława Radeckiego w 21. rocznicę śmierci Zdzisława Radeckiego. Ja sprawuję w intencji świętej pamięci Władysława Gospodarczyka, jest to msza święta gregoriańska. Rzecz oczywista, ale warto przypomnieć, że uczestniczymy w Eucharystii katolickiej, a więc wyznawcy Kościoła katolickiego obu obrządków jak najbardziej mogą przyjmować komunię świętą. Sława Jezusu Chrystu. W tej wiekowej świątyni, w ten szczególny dzień Pięćdziesiątnicy, zbiera nas Pan z różnych regionów Polski, Białorusi, pewnie jeszcze innych krajów. To jest doświadczenie obecności Ducha Świętego, który chce nas pouczać poprzez Słowo Chrystusa, chce nas umocnić w naszej wierze, byśmy mogli być świadkami pojednania, jedności. Tym bardziej, że do tej Eucharystii, którą teraz sprawujemy, przygotowywaliście się przez minione dni. Zarówno pielgrzymi, którzy uczestniczą tutaj w kolejnych ekumenicznych dniach kodeńskich, jak również i wierni zarówno kodeńskiej parafii, okolicznych wiosek, jak także i Kostomłot. Ojciec Zbigniew, proboszcz kostomłocki, w
tej mszy świętej modli się w szczególny sposób za swoich poprzedników, ojca Aleksandra Pryłuckiego i ojca Romana Piętkę. Otwórzmy nasze serca na obecność Pana, który nas gromadzi po to, byśmy poprzez starożytne śpiewy mogli Go wspólnie uwielbić, jak jedna wspólnota wyznawców Jezusa Chrystusa. Błogosławieno Carstwa Otca i Syna i Świętego Ducha, nyni i prysno i w wieki wieków. Mirom Gospodu pomolim się. Posłyszny mir i o spasieni dusz naszych, Gospodu, pomolim się. O mir je wsiego mira, bogostojani świętych Bożych Cerkwiej i соединени всего Господу, pomolim się. Святым храме, всем и с верою, боловением и страхом Божьим ходящим он, Господу помолимся. О, великом Господе, и Отце нашим, святейшим вселенским архиерея Бенедикте Папе Римским, преосвященным Збигневе, епископе Седлецком, боголюбимом архимандрите Сергие, Господу помолимся. Храни мей стране нашей во всей войсвея, Господу помолимся. Господи, о граде всем, всяком граде стране и верою живущим в них, Господу помолимся. Растворений воздуховой и земли подовземных и временных мирных, Господу помолимся. О, плавающих, путешествующих, недовольствующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи,
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Stannie w pokoju do Pana, módlmy się. Weź nas w opiekę, zbaw nas, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, swoją łaską. Wspominając Przenajświętszą, Przeczystą, Przebłogosławioną i pełną chwały Panią naszą Bogorodzicę i zawsze Dziewicę Maryję oraz wszystkich świętych, polecajmy siebie samych, naszych bliźnich i całe nasze życie Chrystusowi Bogu. Albowiem Twoje jest panowanie i Twoje jest królestwo i moc i chwała Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieku. Paki biorą Gospodu, pomolim się. Gospodzie pomiluj.
Zastupi, spasi, pomiłuj, zachraj nas, Boże, Twojej błagodatiu, Preświatuju, Preczystuju, Preblagosławieniu, Sławnuju, Władyczu naszą Bogorodicu i Presnodjewo Mariju so wsiemi świętymi pomenuwsze, sami siebie i drug druga i wiesz život nasz Chrystu Bogu predadim. Albowiem Ty jesteś Bogiem dobrym, miłującym człowieka i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieku. Albowiem do nich należy królestwo.
Jako święty si Boże nasz, Tebie wysyłajem Otcu i Synu i Świętemu Duchu, nyní i prysno i w wieki wieków. Sławu Bożyju, tworenie, że ruku Jego wozwierzcza jest twierdzi. Wosiu ziemlu i zyje wieszanie i tam przycienia Haroły. Wosiu ziemlu i zyje wieszanie i apostolskich czytanie. Bądźmy uważni. W dniu Pięćdziesiątnicy znowu wszyscy się tam razem zebrali, aż tu nagle powstał szum z nieba, jakby zerwał się gwałtowny wiatr i napełnił cały dom, w którym przebywali. Wtedy to zobaczyli, że nad głowami każdego z nich pojawiły się jakby języki ognia, a Duch Święty napełnił ich wszystkich i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch dawał. Znajdowali się wówczas w Jerozolimie mieszkańcy Judei i ludzie pobożni ze wszystkich narodowości. Narastająca wrzawa ściągnęła mnóstwo ludzi, których zaskoczyło to, że każdy z nich słyszał, jak mówili w jego ojczystym języku. Zaskoczeni ze zdziwieniem pytali, czyż ci wszyscy, którzy rozprawiają, nie są Galilejczykami?
Jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swoją rodzimą mowę? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej koło Cyreny i pielgrzymi z Rzymu, Żydzi i prozelici, mieszkańcy Krety i Arabowie, słyszymy, jak oni mówią w naszych językach o niezwykłych dziełach Bożych. I duchowi Twojemu, aliuja, aliuja, aliuja. Святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вон мне, бончме уважне, onego czasu Jezus stał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to Mesjasz. Ale mówili drudzy: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść,
czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego, a ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do Niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i zbada, co on czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swojego domu. A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wysłał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha męstwa. Przyrodny archimandryto Sergiuszu, przewielebny księża, umiłowany ludu Boży, gromadzimy się w najstarszym kodeńskim wieczerniku. Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Jak wielka rola Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina. Człowiek często staje na rozdrożu. Nie wie, co począć, jak żyć, co wybrać i co robić. I błogosławiona myśl wzniesiona do Boga i prośba o oświecenie. I w pewnym momencie przychodzi blask, przychodzi decyzja. Jest ona najlepsza. Jest to dar Ducha Świętego dla człowieka. Z pewnością wielu z was było w Krakowie, na Wawelu, w katedrze. I tam za głównym ołtarzem na srebrnej płycie wisi cudowny krucyfiks. Tam zdarzyła się niesamowita rzecz. Modli się 12-letnia dziewczyna. Ma podjąć ważną decyzję. Decyzję na wagi państwowej i decyzja religijna. Tą dziewczyną 12-letnią jest królowa Jadwiga. Chcą ją wydać za mąż człowiekowi innej wiary, poganinowi właściwie, ale dla dobra ojczyzny, dla dobra chrześcijaństwa, tam podejmuje decyzję. Zgadza się ofiarować swoje serce komuś, kto był jej obojętny uczuciowo. I tam pod krzyżem, można powiedzieć, zdobyła tytuł niewiasty dzielnej. Dzisiaj gromadzimy się w tym wieczerniku kodeńskim, aby celebrować i wspominać wielkie wydarzenie zesłania Ducha Świętego. Patrzymy na apostołów zamkniętych w wieczerniku, stworzonych, wystraszonych, ale oto przychodzi odmiana serca. Taka, która się dokonała w sercu królowej Jadwigi, bo stąpił na nich Duch Święty.
Jeszcze było ciemno, może słońce nie wzeszło. Nad Jerozolimą powiał gwałtowny huragan, szum. Zstąpił Duch Święty na apostołów. Otrzymawszy ten dar, odważyli się otworzyć drzwi. Wyszli na zewnątrz. Do tej pory zalęknieni głoszą Chrystusa zmartwychwstałego na ulicach Jerozolimy. Nie boją się szykan, więzień, nie lękają się śmierci. A tym, którzy każą im milczeć, powiadają, bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Gotowi są oddać życie za Chrystusa. Podziwiamy tych apostołów. Ale jaką rolę w życiu każdego z nas ma Duch Święty? Przecież my też podejmujemy decyzje. My też przeżywamy wątpliwe chwile. I po to jest Duch Święty, żeby nas umacniał, żeby nam proponował, żeby nas oświecał. Moi drodzy, przede wszystkim, by nam dodawał odwagi. A trzeba dzisiaj mieć wiele odwagi, żeby żyć po chrześcijańsku, żeby umieć bronić Kościoła, żeby umieć bronić chrześcijaństwa. Znany filozof, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Kazimierz Twardowski, był człowiekiem niewierzącym. Ale na swoim biurku, w gabinecie zawsze miał krzyż. I odnosił się z szacunkiem do tego krzyża. W czasie egzaminu jeden ze studentów, wiadomo, egzamin to stres, przestraszony, zdenerwowany, zahaczył rękawem, zrzucił krzyż na ziemię. Ale zaraz się pochylił, podniósł, ucałował i z szacunkiem postawił z powrotem na biurku. Pan profesor dalej już nie egzaminował. Poproszę indeks. Wystraszony student daje indeks i pan profesor wpisuje. Zdał pan egzamin ze świadomości swojej wiary. Świadomości i konsekwencji swojej wiary. Zdał pan egzamin. Moi drodzy, czy my potrafimy zdać egzamin z naszej wiary? Chociażby proste gesty, idąc obok krzyża, czy zdejmiesz czapkę, czy się przeżegnasz obok kościoła, czy pozdrowisz księdza po katolicku, czy zapraszając gości do restauracji, masz odwagę się przed jedzeniem pomodlić, czy masz odwagę nieproszonym gościom powiedzieć: przepraszam, nie byłem jeszcze dzisiaj na mszy świętej, posiedźcie sobie, napijcie herbaty, za godzinę wrócę. Jak często się spowiadamy: nie byłam na mszy świętej, bo przyszli goście. Ktoś powie, że to są małe gesty. Oczywiście małe, ale życie składa się z takich małych spraw. A co będzie, kiedy Pan Bóg zażąda od ciebie większego, coś bardziej większego? Jak się wtedy zachowasz? Czy będziesz miał odwagę, męstwo? Męstwo to nie tylko siła mięśni, to nie tylko silne pięści. Męstwo to jest siła woli, to jest cnota, to oddane serce Jezusowi. Czy tak w życiu podchodzisz do męstwa? I kiedy właśnie oddasz się Panu Bogu, kiedy otworzysz swoje serce na Jego moc i siłę, to wtedy On cię przeprowadzi przez doliny, przez przepaście ludzkiego życia. Człowiek często stoi nad przepaścią. Jeszcze jeden krok i może być nieszczęście.
Właśnie ta odwaga, moc Ducha Świętego uniesie cię ponad przepaścią. Będziesz mógł trwać dalej w swojej wierze. Bo właśnie Chrystus zostawił nam środki, byśmy to życie godnie przeżyli. Jednym z nich jest męstwo. I pod płaszczem tego męstwa rodzili się wielcy święci i męczennicy. I niewątpliwie takim wielkim tytanem, mocarzem wiary był Jan Paweł II, błogosławiony. Mamy tu relikwie drugiego stopnia. Cząstka sutanny. A wierzymy, że on dzisiaj jest z nami obecny. W Kodniu bywał tutaj, na uroczystościach i z pewnością dzisiaj też jest. Wierzymy w świętych obcowanie. Filar wiary, opluty, wzgardzony, wyszydzony. Próbowano go zabić, a on zawsze jednakowo wołał: nie lękajcie się Chrystusa. Otwórzcie przed nim granice państw. Otwórzcie przed nim drzwi waszych domów. Otwórzcie przed nim drzwi waszych serc. Nie lękajcie się Chrystusa. Bo tam, gdzie jest Chrystus, tam jest miłość, tam jest dobro, tam jest pokój. To właśnie Jan Paweł II, mocarz, który nie lękał się. Moi drodzy, potrzeba odwagi i męstwa nam, kapłanom, dzisiaj. Dzisiaj kapłani są opluwani, pomawiani, pogardzani. Musimy mieć tyle siły męstwa, żeby wytrwać w tym, cośmy kiedyś Bogu ślubowali i cośmy na swoje barki przyjęli. I musimy mieć na tyle odwagi, żeby naprawić to, co zepsuli niegodni kapłani. Potrzebują siły i męstwa ojcowie rodzin. Wiemy, jak ciężka jest praca człowieka. Jak często ojciec rodziny trudzi się, w pocie czoła zdobywa pieniądze na chleb codzienny. A kiedy tej pracy nie ma, trzeba jeszcze większej odwagi. Kiedy ma się świadomość, że do utrzymania jest cała rodzina, co tu począć? Żeby nie wpaść w depresję, trzeba mieć siłę i moc Ducha Świętego. A nasze kochane matki, jak bardzo utrudzone, jak bardzo często poniżane, niedoceniane. Droga matek wysłana cierniami. Matka kocha każde swoje dziecko. Nieraz na kilku etatach, bo i pracuje gdzieś w jednym, drugi etat i w domu jeszcze musi się trudzić. I za to wszystko otrzymała nagrodę, 7 lat dłuższej pracy. Bo 60 lat to za krótko, 67. To prezent jest od liberałów, masonów i tych, którzy chcą zniszczyć rodzinę polską, katolicką. Trzeba naszym matkom odwagi, a młodzież, czy nie potrzebuje mocy Ducha Świętego? Dzisiaj starają się zatrzeć jasne ideały życia chrześcijańskiego. Opluwają to, co jest piękne. Lansuje się rozwiązłość, narkomanię. Pan Palikot papierosa zapalił, by to był normalny, ale narkotyk. Wczoraj. A gdzie była policja? Pytają się policja, a policja mówi: my wszędzie nie możemy być. A więc widzimy, na co młodzież jest narażona. Dlatego potrzeba naszej młodzieży mocy Ducha Świętego. Wszyscy potrzebujemy mocy Ducha Świętego. I mieliśmy na tyle odwagę, żeby te dni ostatnie w Kodniu zebrać się w czasie spotkania ekumenicznego. Bo też błąd człowieka sprawił, że Kościół się podzielił na różne części. I trzeba mieć odwagę i moc Ducha Świętego, żeby wspólnie chrześcijanie przyszli w jedno miejsce i modlitwę zanieśli do jednego Boga, który łączy, a nie dzieli. I to jest też owoc Ducha Świętego, spotkanie ekumeniczne. I ta dzisiejsza liturgia, liturgia katolicka w obrządku bizantyjskim, to jest też dar Ducha Świętego.
Na pewno te śpiewy kiedyś w tej świątyni rozbrzmiewały. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że możemy znowu tą liturgią modlić się i zanosić nasze prośby do Boga. Kochani moi, prośmy Ducha Świętego, by obdarzył nas darem męstwa, byśmy zawsze i wszędzie potrafili świadczyć o naszej wierze, o miłości, wielkiej miłości Boga do człowieka i by to męstwo pomogło nam wygrać ostatni bój, bój o wieczność. Amen. Боже, Отец наших, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Jeszcze molim się o wielkom Gospodini Otcy naszym, Świętejszym Wsiedleństwem Archierie, Benedykcie Papie Rzymskim, Preoswiaszczonym Zbigniewie, Episkopie Siedleckom, Bogolubimom Archimandrycie Siergieje i wsiej wo Chryste, braci nasze. Jeszcze molim Cię, bo chranimy i strani naszej własnej i wojenskiej, da tichoje bezmowowne życie pożywim w wsiakom błagoczestie i czystocie. Jeszcze molim się o braciach naszych, священнице, священномонасих и всем во Христе, братстве наше. Еще молимся о подносящих, добродеющих, во святем всечестном храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся упокоение душ усопших рабов Божих, отца Александра, отца Романа, и о ежепродзем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якода Господь Бог учинит души и держи праведни упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царства Небесного и оставления грехов их у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Господи, помилуй.
niej żywot i pokoju sobszych rab Twoich, Отца Александра, Цармана, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Троянцем, Пресвятым Богим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки Thank you.
нашу, Господи, яви. Господи, помилуй. О предложенных честных дарях, Господу помолимся. О святем храме всем и с верой, убавением и страхом Божьим ходящим вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Щедротам единородного Сына Твоего, с Ним же благословен со Пресвятым Богом и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповеем. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единого Благодать
благодать Господа нашего Иисуса Христа, и люби Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами. И со Духом Твоим. Горе имя им сердца. И даре Господу. Благодарим Господа. Składamy zatem liturgię, którą z rąk naszych łaskawie przyjmujesz, chociaż stoją przed Tobą tysiące archaniołów i ogromna liczba aniołów, cherubinów i serafinów, sześcioskrzydłych i wielokich, unoszących się skrzydlonych, którzy zwycięską pieśń śpiewają, wołają, wykrzykują i mówią. Błogosławionymi mocami my, Panie miłujący człowieka, wołamy i głosimy. Ty jesteś święty, najświętszy, Ty i Twój jednorodzony Syn, Lud Twój święty. Ty jesteś święty, najświętszy, wspaniała jest chwała Twoja. Ty tak umiłowałeś ten świat, że Syna swego jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On, przyszedłszy na świat i wypełniwszy cały plan Twojej opatrzności o naszym zbawieniu, w tę noc, którą był wydany, a raczej sam siebie wydał za życie świata, wziął chleb w swoje święte, przeczyste, nieskalane ręce i dzięki Tobie składając pobłogosławił, uświęcił, połamał i podał swoim świętym uczniom i apostołom, mówiąc: Primite, jadite, sije jest ciało moje, jeże zabyło mi moje, w ostawienie grzechów. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc: Pijcie od niej wsi, sija jest krew moja, nowego zawieta. Jaże zawyj za mną, ja i zliwaje maja, w ostawienie grzechu. Kadziło. Twoja, o Twoich, Ciebie prosiosę, o wszystkich i zawsze. Otworił w okleksji czesnej Ciebie Chrysta Twojego mi, a jeszcze w czasie sej czesnej Ciebie Chrysta Twojego mi, prożył Duchom Twoim Świętym. Amin, amin, amin. Izriadno, Preświatej, Preczystej, Preblagosławieni, sławni Władycy naszej Bogorodice i Prysnodiewie Marii. Matko Boga naszego,
помяни, Господи, Господи, и Отца нашего архиерея Венедикта Боримского, Преосвященного Збигнева, епископа Седлецкого, Боголюбимого архимандриту Сергия, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых честных здравых, долгодействующих, правоправящих слово Твоей истины. И дашь нам единим и устыдним сердцем славить и воспевать пречестно и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. И да будут милости Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми. Aby miłujący człowieka Bóg przyjął je na swój święty, ponadniebiański i myślowy ołtarz, na wdzięczną wonność duchową i zesłał nam nawzajem swą łaskę i dar Ducha Świętego. Do Pana módlmy się. O uwolnienie nas od wszelkiego ucisku gniewu Bożego i niebezpieczeństw nieszczęśliwego losu, do Pana módlmy się. Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nas, Boże, Twojeju błagodatiu. Совершенно, свято мирно и безгрешно у Господа проси. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших, у Господа проси. Прегрешенни наши, Господа, просим. Добрых и полезных душам нашим миром, мирови, Господа, просим. Роче время живота нашего в мире и покаянни скончати, у Господа, просим. Христианский окончен живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове проси. Соединение веры, причастие Святого Духа, испросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. И сподоби нас, Владыко, с одерзновением неосужденно смети призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. Oh.
Królestwo, potęga i chwała Ojca i Syna, Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Tym moim żywotworiaszczym Twoim duchom, nyni i prysno i w wieki wieków. Woń mnie rzeczy święte dla świętych. Panie, i wyznaję, że naprawdę Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, który przyszedł na świat zbawić grzeszników, z których pierwszy jestem ja. Wierzę jeszcze, że to właśnie jest przeczyste Twoje ciało i to właśnie jest najdroższa Twoja krew. Błagam zatem Ciebie, zmiłuj się nade mną i odpuść mi grzechy dobrowolne i niedobrowolne, które popełniłem słowem lub uczynkiem, z wiedzą i bez wiedzy. Spraw łaskawie, żebym bez obawy potępienia przyjął przy Najświętsze Twoje tajemnice, na odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Amen. Przyjmij mnie dzisiaj, Panie, za uczestnika Twojej mistycznej wieczerzy, bo nie wyjawię tajemnicy Twoim wrogom, ani też nie dam Tobie pocałunku jak Judasz, ale jak Łotr wyznaję Cię i wołam. Wspomnij na mnie, Panie, w Królestwie swoim, niech przyjęcie Twoich świętych tajemnic nie będzie dla mnie przyczyną sądu lub potępienia, ale uzdrowieniem duszy i ciała. Drodzy, za chwilę Komunia Święta. Jesteśmy ci, którzy są w łączności z Ojcem Świętym. Czy w takim obrządku, czy w rzymskim obrządku, czy w greckim obrządku, jeżeli są Ormianie, czy Melechici, czy jeszcze inni, jak najbardziej mogą do stołu Pańskiego przystąpić. Pod zwykłymi warunkami, czyli stanu łaski uświęcającej. Rzymskokatolicy, chrześcijanie rzymskiego obrządku, którzy jeszcze nie przystępowali do Komunii Świętej, może taka techniczna uwaga. Mówimy głośno imię, podnosimy głowę do góry, otwieramy buzię i czekamy, przyjdzie Pan Jezus. Sa strachem Bożym wielu boju upady chodźcie. Zdrowe,
strasznych Chrystowych tań, dostojno powodali Gospoda. Siebie i drug druga i wiej żywot nasz Chrystu Bogu predadi. Jako Ty jesteś oświeszczenie nasze, Tebie wosłajem Otcu i Synu i Świętemu Duchu, nynie i prysna i w wieki wieków. S mirom i zidjem. Ojdje mi Gospodin. Gospodu pomolim się. Gospodin pomiluj. Panie, który błogosławisz tym, którzy Cię wychwalają i uświęcasz tych, którzy Ci zaufali, zbaw swój lud i błogosław swoje dziedzictwo. Strzeż całości swojego Kościoła i uświęć tych, którzy umiłowali piękno Twego domu. Swoją boską mocą obdasz ich nawzajem chwałą i nie opuszczaj nas, którzy pokładamy w Tobie nadzieję. Obdasz pokojem swój świat, swoje kościoły, kapłanów, ojczyznę, władze państwowe i cały swój lud. Albowiem każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, wstępują z góry od Boga Stwórcy świateł niebieskich. I Tobie oddajemy chwałę, dziękczynienie i uwielbienie Ojcu i Synowi, Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Końca nasze liturgiczne spotkanie. Pragnę podziękować najpierw Bogu Wszechmogącemu za to, że mogliśmy się tutaj spotkać i tą uroczystą liturgię przeżyć. Ojcu Archimandrycie Sergiuszowi Gajkowi, wizytatorowi Stolicy Apostolskiej dla Greko-Katolików na Białorusi, za przewodniczenie tej Eucharystii, za to, że zechciał przyjechać, że znalazł czas, ma wiele zajęć, wielki obszar do obsługi, a za tą obecność dzisiaj tu Bóg zapłać. Ojcu Zbigniewowi Nikoniukowi, proboszczowi parafii unickiej w Kostomłotach, Bóg zapłać. Andrzejowi, ojcu Andrzejowi Daniluk z chórem młodzieży, Bóg zapłać. Duchowieństwu grekokatolickiemu. Wymienić, ale za ich obecność tu przy ołtarzu. Chórowi z Kostomłot Bóg zapłać. Uczestnikom 29. Kodeńskich Dni Ekumenicznych, braciom różnych wspólnot chrześcijańskich Bóg zapłać. I naszym zawsze kochanym parafianom i pielgrzymom za
udział w tej liturgii, za przybycie. Składam Bóg zapłać wszystkim uczestnikom tego pięknego nabożeństwa Eucharystii Mszy Świętej. Składam serdeczne Bóg zapłać. Jeszcze nie byłoby to końca święta, gdybym nie przemówił chociaż w paru zdaniach. Drodzy, serdecznie dziękuję gospodarzom, ojcom oblatom za to, że mogliśmy dzisiaj tutaj się wspólnie modlić i po wielu, wielu, wielu latach znów ta liturgia bizantyjsko-słowiańska mogła być tutaj sprawowana. Pewnie ostatni raz gdzieś w 1948 albo 9 roku sprawował tutaj ojciec Aleksander Przyłucki. Z 11 parafii neounickich, jakie zostały po II wojnie światowej na tym terenie naszej diecezji siedleckiej, przetrwały tylko Kostomłoty. Kostomłoty, niewielka wioska, ludzie jak wszędzie. Drodzy, wyjątkowość tej parafii polega na tym, że jesteśmy katolikami i zachowujemy wschodnią tradycję, tak jak tutaj było na Podlasiu, na ziemi chełmskiej, na Lubelszczyźnie, w większości przed zaborami. Historii nie będę opowiadał, bo to za długo wy ją znacie. Przyszedł car. Czego nie zniszczył car, to dokończył później Stalin. Dzisiaj, jak mówię, zostały Kostomłoty. I też, drodzy, wcale nie tak fajnie być jedynymi. Nie wiem, jak moi parafianie, ja do nich w zasadzie przyszedłem z woli biskupa siedleckiego, ale ja to nieraz czuję, myślę, że i oni to czują. Wcale nie tak fajnie być taką wysepką w morzu katolicyzmu łacińskiego i sztucznie odradzającego się prawosławia. No ale cóż, w takich czasach przyszło nam żyć, w jakich przyszło. Za Bogiem oskarżają nasz Kościół o prozelityzm, chociaż sami go tutaj uprawiają. No ale łączymy się w wspólnej modlitwie. Dzisiaj zesłanie Ducha Świętego. Zobaczcie, moc wstąpiła w apostołów. Ja mam nadzieję, że też moc wstąpi, każdego roku wstępuje w moich parafian, ażeby dalej trwać, ażeby dalej być wiernym i Kościołowi katolickiemu, i wschodniej tradycji. I nie wstydzić się tego, że jestem wschodnim katolikiem. Modliłem się, drodzy, dzisiaj za moich dwóch poprzedników, ojca Aleksandra, dzięki któremu Kostomłoty przetrwały w trudnym momencie. To jego decyzja, może kontrowersyjna historycznie, ale tak jak Kodeń ma błogosławioną winę, tak i my mamy swoją błogosławioną winę. I dzięki jego decyzji ta parafia trwa. Później przyszedł ojciec Roman, który spędził tam w zasadzie całe swoje życie, całe kapłaństwo, 40 lat. Pochowany jest co prawda w Lublinie, ale u nas stoi w pierwszą rocznicę śmierci. Poświęciliśmy pomnik, miejsce, gdzie nasi wierni przychodzą, zapalają lampki, znicze, bo po prostu o nim pamiętają. Drodzy, Kostomłoty dzisiaj starają się być, a jak to wychodzi, różnie. Staramy się być miejscem spotkań katolików różnych obrządków, ale też i chrześcijan innych wyznań. Kto wchodzi do cerkwi, ja nie pytam, czy jest wierzący, czy niewierzący. Staram się z każdym rozmawiać, ale nie dopasowywać do tego, co on by chciał usłyszeć. Nie. Bo to by było nieuczciwe, drodzy. Przed nami kolejny odpust, na który serdecznie zapraszam. Odpust międzynarodowy i odpust międzyobrządkowy. Katolicy z Białorusi, tu dzięki współpracy i przychylności ojca Sergiusza. Katolicy z Ukrainy, z diecezji stryjskiej. Tutaj z Lublina, z parafii grecko-katolickiej ukraińskiej.
I zobaczcie, drodzy, razem siedzimy, razem się modlimy, razem wędrujemy, tak jak było to przed laty. Wędrujemy do Pratulina, tam gdzie są szczątki, święte relikwie. Tych, którzy bronili wiary po śmierć, po grób. Tu wisi taki obraz u was na bocznej ścianie. On swego czasu wisiał wprost w prezbiterium. Na tle tego kościoła giną ludzie za czasów carskich, za nasz kościół. Takich kościołów na Podlasiu było według carskich dokumentów przynajmniej 59. Zobaczcie. Dzisiaj to, co mówił ojciec w homilii. Dzisiaj dać świadectwo, to przyjść na liturgię, to dziecku powiedzieć, że nie ty źle żyjesz, ty nie tak żyjesz, ty bez sakramentów żyjesz. Ja ciebie tak nie wychowałam. Zobaczcie. A oni, na nich czekali, czekały dzieci w domu, żona czekała i się nie doczekała, bo oni oddali to, co mieli najcenniejsze, życie. Spoglądajmy na nich. Mamy się szanować, drodzy, jako chrześcijanie, jakichkolwiek bądź obrządków czy wyznań. Mamy się szanować. Ale, drodzy, to, co moje, jest pierwsze. Pilnować tego, co moje. Pilnować tego, w czym cię matka i ojciec wszczepili przez chrzest do kościoła, do wyznania. Serdecznie Bóg zapłać raz jeszcze za tą wspólną modlitwę. I myślę, że drodzy, no u nas kończy się modlitwa, liturgia odpustem, który został udzielony. No i później takim uroczystym śpiewem. Myślę, że spróbujemy zaśpiewać. Spasi Chryste Boże i pomiłuj, Wielka Gospodnie Otca naszego, Świętejszego Benedykta Papu Rzymskiego, Gospodnie naszego Zbigniewa, Episkopa Siedleckiego, Bogolubimego Archimandrytu Sergeja, wszystkich nastojatelów i przychodzian Świętego Chrama Siego i wsia prawowiernia chrześcijany, сохрани их на многое лето. Zanim jeszcze chór zaśpiewa końcową pieśń, ja bardzo serdecznie pragnę wam wszystkim podziękować, oczywiście poczynając od gospodarzy, czyli ojcu superiorowi, ojcu Pawłowi, wszystkim innym ojcom oblatom, wszystkim innym tutaj duszpasterzom, którzy modlili się razem. Pan dał nam rzeczywiście tę pięćdziesiątnicę, zielone święta, które myślę, że nie zatrzymały się na Bugu, ale sięgnęły także Białorusi. Wspominamy dzisiaj wszystkich bohaterów wiary i po tej, i po tamtej stronie Bugu. Polecamy się waszym modlitwom. Niechaj Pan umocni was w waszej wierze, w odważnym wyznaniu tej wiary. Niechaj Jego błogosławieństwo
będzie przez was zaniesiony do tych, z którymi żyjecie. Niechaj będzie to świadectwo rzeczywiście pragnienia jedności Kościoła. Sława Jezusu Chrystu, pochwalony Jezus Chrystus.